Będzie on wprowadzał ład Boży wszędzie tam, gdzie znajdzie choćby ślad nikły ufności i wiary. Tak jest pokazany w księdze proroka Izajasza w pierwszej pieśni sługa pański. Podobny ta wiara może być podobna do kruchej trzciny, do dogasającej lampki. To, co słabe na miarę ludzką, on napełni mocą. I to jest wizytówka tego, który przyjdzie, by głosić Ewangelię, by głosić sprawdy Boże, by być tym, który daje ludziom nadzieję. Jedna z najpiękniejszych pieśni, one wszystkie są niezwykłe, bo pokazują tę niezwykłą determinację Boga w poszukiwaniu człowieka. Pieśni o Słudze Pańskim rozpoczynają się od 42 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Ale ta niezwykłość właśnie jest w tym, że po drugiej stronie jest niezwykła kruchość. Jest rzeczywistość, która ledwie się tli. I ten sługa pański z ogromną delikatnością przychodzi, by nasycić i umocnić. I ten kontrast jest o tyle wielki, że ten sługa przychodzi jako ktoś, kto zmienia prawo, kto ustanawia nową rzeczywistość, jest władczy, ale jemu zostaje udzielony dar mocy Boga, a ona uzdalnia go do wdrożenia tego wszystkiego, co jest w nim najpiękniejsze, wdrożenia w rzeczywistość świata. I siostry i bracia, to jest bardzo ważne przesłanie, kiedy chcemy się jeszcze uczynić kolejny krok, zagłębiając w miłość Boga objawianą teraz w tych dniach przez Pismo Święte w sposób niezwykły i bardzo szczególny. Dzisiejsze czytanie zaczyna się jednoznacznie 6 dni przed Paschą. A więc to są ostatnie chwile Jezusa. Każdy dzień ma swoje znaczenie. Każdy jest naznaczony tą niezwykłą historią, która rozgrywa się między Bogiem a człowiekiem. Historią objawianą w Jezusie. I wzmianka o zbliżającym się święcie Paschy, na którą Jezus idzie, stawia ten ostatni tydzień Jezusa pod znakiem podwójnym u świętego Jana, śmierci i uwielbienia. Te dwie rzeczywistości u apostoła nie są rozdzielne. U świętego Jana przesłanie opisu męki i śmierci Jezusa jest przesłaniem uwielbienia Boga. To nie jest tylko trauma. To nie jest tylko pokazanie potworności człowieka, który jest poza Bogiem. U świętego Jana opis społeczności żydowskiej jest równoznaczny z opisem tych, którzy Boga odrzucili, czyli z pogaństwem. Oni się rozminęli z Jezusem i proszę zobaczyć, jaki jest opis. On nam pomoże dzisiaj zrozumieć coś bardzo istotnego. Ten ostatni tydzień to namaszczenie w Betanii, które dzisiaj przed chwilą wybrzmiało. I to jest wyobrażenie pogrzebu Jezusa. Dalej, uroczysty wjazd do Jerozolimy. I to jest intronizacja króla. Wczoraj przeżywaliśmy ten fragment, szczególnie w opisie męki pańskiej. I wreszcie pojawia się trzeci element. W 12 rozdziale, który dzisiaj rozpoczął ten fragment dzisiejszej Ewangelii, w 12 rozdziale, zaraz po tych słowach dzisiejszych, jest bardzo ważny fragment, który musi być wspomniany. Mianowicie jest prośba niektórych Greków,
która otwiera perspektywy Kościoła powszechnego, jest prośba pogan o spotkanie z Jezusem. Te trzy obrazy nie są tylko szczegółowymi przedstawieniami rzeczywistości, która się jednorazowo wydarzyła. To jest otwarcie całej historii Kościoła. Od tego momentu rozpoczyna się wielka historia. I to jest też moment, kiedy dochodzi do zupełnego zerwania społeczności, która się wychowała na Piśmie, na Biblii, na Starym Testamencie, która wie bardzo wiele o Bogu i nie jest w stanie przyjąć Jezusa, nie jest w stanie odczytać proroków, rozmija się z Jezusem na wszystkie możliwe sposoby. I proszę, siostry i braci, musimy się nad tym zatrzymać, bo to jest, ja wczoraj o tym wspomniałem, ale to jest jedna z istotnych przyczyn bardzo ograniczony sposób przeżywanej wiary albo wręcz niewiary. Pozostaje wtedy, nawet kiedy się jest formalnie w Kościele, pozostaje rzeczywistość religijna, a nie rzeczywistość wiary. Mianowicie, kiedy stajemy przed Bogiem, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy i że właściwie wszystko, co trzeba wiedzieć o Nim, wiemy. To jest dzisiaj jedna z bardzo niebezpiecznych sytuacji ludzi, którzy formalnie mówią: ja jestem uczniem Jezusa, ja jestem katolikiem, chrześcijaninem, ja jestem wierzącym. Te deklaracje tak mniej więcej brzmią. I to rozmijanie jest bardzo dramatyczne, ponieważ to wiem uspokaja. Daje poczucie, że ja przecież wszystko o Jezusie wiem. Mogę recytować i powtarzać Jego teksty, wrażenia czy fragmenty życia. Wszystko to mogę powtórzyć. Nie ma tylko jednego, czegoś fundamentalnego, co jest pięknie pokazane w tych opisach wszystkich, które pokazują nam ofiarę Jezusa, wejście Jezusa w naszą rzeczywistość. Mianowicie zaufanie. Jezus, skąd się bierze ta moc w Jezusie ciągle? Skąd to pokonywanie nawet w tym krzyku: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Skąd ta determinacja? To jest Jego bardzo intymna i osobista relacja z Ojcem. Nie można mówić o wierze. Nie można pójść głębiej w relację z Ojcem, z Bogiem, jeżeli nie pójdziemy tropem Jezusa. A iść tropem Jezusa to oznacza, że słowo wierzę w naszych ustach oznacza ufam Ci. To wierzę ma taką treść. Ja Tobie ufam. Zdecydowanie bardziej niż: Jezu, wiem o Tobie wiele. Nauczyłam się czy nauczyłem. Przeczytałem kolejny fragment Ewangelii. Wiem wszystko, co zrobiłeś. To nie jest całkowicie bez znaczenia. Ale to jeszcze nie jest biblijna wiara. Wiara, która się rozgrywa w całym niezwykłym dialogu Jezusa z Ojcem, rozgrywa się w opisach ewangelistów tego ostatniego okresu wędrówki ku Jerozolimie naszego Pana, rozgrywa się na Górze Oliwnej, kiedy jest ten niezwykły dialog prowadzony między Nim, Jezusem, a Ojcem, w którym z jednej strony Jezus mówi, jest głęboko ludzki, jest wspaniale ludzki, kiedy się lęka, boi się tego cierpienia, kiedy przytłacza go ogrom zła świata, który ma wziąć na siebie, kiedy jest po prostu człowiekiem, Syn Boga, ale Jezus jako człowiek
równocześnie jest synem. Jeżeli chcemy się nauczyć wiary, to musimy pójść tym tropem Jego synostwa i bliskości z Ojcem. Bo to Ono pokonuje, bo to właśnie w tym kontekście niezwykłej bliskości z Ojcem pada słowo, ale nie jak ja chcę, Ojcze, tylko tak jak Ty. A krótko przed tym jest, zabierz ode mnie ten kielich. Lękam się go, boję się, on jest straszny. Zabierz. I za chwilę Jezus ten sam mówi, ale tak jak Ty chcesz, Ojcze, niech się wypełnia Twoja wola. W tym niezwykłym dialogu to jest właśnie chrześcijański sens słowa wierzę. Zamyka się w tym, ja Tobie ufam. Ja Tobie wierzę. Wierzę Ci, Jezu, że to, co przekazujesz, jest tym, co ja chcę przyjąć. I powtórzmy sobie jednoznacznie. Wiara nie jest systemem ani wiedzy, ani jakiejś formy ideologii. Wiara jest zaufaniem. Wiara chrześcijańska nie jest znalezieniem jakiegoś Bożego Ty i relacją osobistą, osobową i bardzo głęboką. W tym momencie, siostry i bracia, trzeba by tak spojrzeć na całą relację, którą my określamy słowem modlitwa, która w naszej rzeczywistości polskiej ma pewne znamie, które bierze się, nie wiem, czy nie z błędu dzieciństwa, być może nawet. I trzeba do czegoś dorastać, wracać, albo może jeszcze raz przerobić czas, który został źle przekazany. W naszej tradycji rodzinnej, domowej, naprawdę pięknej skądinąd, małe dzieci uczone są relacji z Bogiem poprzez recytację pacierzy. To jest tak głębokie znamie, że przez lata towarzysząc wielu ludziom duchownym i świeckim, odnajduję ten ślad ciągłego mówienia pacierzy. Jeżeli chce się z Bogiem rozmawiać, chce się z Nim być. I przekroczenie tej granicy, kiedy się wchodzi sercem, kiedy nie są potrzebne słowa, kiedy pada ich tak niewiele. Proszę zobaczyć, w sytuacji, kiedy Jezus oddaje życie, kiedy będzie poniewierany, kiedy te wszystkie ludzkie okropności zebrane zostały w jeden moment straszny, tragiczny, między Jezusem a Ojcem nie pada zbyt wiele słów. Ale te, które są, są wypowiadane z ogromną mocą, z głębi zaufania. I spróbuję przywołać moje doświadczenie z rekolekcji, które głosiłem u ojców oblatów. I to były takie rekolekcje, których ja osobiście się bałem, ze względu na to, że byli tam klerycy i kapłani, którzy mieli za sobą kilkadziesiąt lat życia kapłańskiego. I nie wiedziałem za bardzo, rekolekcje trwały 5 dni i nie wiedziałem za bardzo, jaka to musi być skala przesłania, jakie muszą być słowa, żeby dotrzeć do tych początkujących kleryków i do tych, którzy mają za sobą wiele, wiele lat. I jednym z takich świateł, błysku, które się zrodził we mnie, to było to, żeby po 2 dniach mówienia, nauczania zrobić zupełnie dzień pustyni, bez jednego prawie słowa, tylko z celebrowaną Eucharystią o godzinie 19 i rano wcześniej odmówioną jucznią, godziną brewiarzową i nic więcej, i cisza. I wtedy przyszło mi takie światło, że albo się rekolekcje zaczną, jak wejdą w głąb tej ciszy, albo się skończą, jeżeli nie podejmą. I po tym jednym dniu, kiedy spędzaliśmy w kościele cały dzień, poszcząc, tylko ci, którzy byli chorzy, coś tam mogli zjeść, następnego dnia przyszedł do mnie kleryk
będący trzeci rok w tym zakonie. Usiadł i przyszedł i powiedział tak, chcę się z księdzem biskupem czymś podzielić. Ksiądz biskup nam powiedział, żebyśmy nie mówili pacierzy, żebyśmy mieli tylko Pismo Święte przy sobie, żadnych modlitewników, bo tak im powiedziałem. Żebyśmy byli sercem przy Jezusie. Poszedłem rano do kościoła, tam był wystawiony Pan Jezus i mówi, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, więc bez przerwy mówiłem. Potem gdzieś mi uciekały myśli, poza ten kościół, poza klasztor, gdzieś do domu. A potem popatrzył mi w oczy i powiedział, a potem już nic nie wiem, tylko jak się kończyła adoracja, to mi było strasznie żal, że to koniec. Już nic nie wiedziałem. Potem tylko byłem. I mi było strasznie żal, że się taki czas kończy. I powiedziałam mu, widzisz, patrz, przez niecały dzień Bóg cię nauczył modlitwy. Nie trzeba było jednego dnia. I chciałbym dzisiaj w tym naszym zamyśleniu rekolekcyjnym, kiedy ciągle patrzymy na Jezusa w tej dramatycznej chwili i w tej dramatycznej chwili, która jest motywowana ze strony Boga, tylko i tylko wyłącznie jest motywowana miłością do nas. Bóg nie ma innej motywacji. Bóg nie szuka żadnej innej motywacji i nie potrzebuje jej. To jest niezwykle istotny moment i chciałbym, żebyśmy dzisiaj uświadomili sobie, że odkrywanie tego aż takiej miłości, aż takiego wyjścia Boga rozgrywa się zawsze w głębi tej bliskości, która tak wygląda. I zauważmy jedną rzecz, że w tym czasie, który teraz rozważamy i przeżywamy, to Bóg, a nie odwrotnie, Bóg wyciąga rękę do nas ludzi. To Bóg szuka człowieka. To ze względu na nas dokonują się te wydarzenia. Nie ma żadnej innej motywacji. Jak chcemy to zrozumieć, to rzeczywiście tak jest. Przeczytałem tekst, którym autor zwrócił uwagę, że jeżeli chcemy zrozumieć, jak Bóg reaguje i że cała ta męka na krzyżu wiedzie ku jednemu, to trzeba się przyjrzeć formule rozgrzeszenia. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który przez krzyż i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą. W tajemnicy Kościoła, taka jest formuła, udziela daru przebaczenia miłosiernego, przytulenia na nowo. Cała ta rzeczywistość jest właśnie taka. Bóg jedna nas ze światem. Jedna nas ze sobą w świecie i świat jedna ze sobą. Bóg dokonuje wielorakiego pojednania, ale to On dokonuje. Nie my ludzie. I żeby w tę głębię wejść, nie da się, nie ma żadnej innej metody nad tę chwilę znieruchomienia, zadumy i wpatrzenia w krzyż. Wczoraj wspominałem dzielących się ze mną w poczcie mailowej młodych ludzi poczuwaniach tegorocznych, wielkopostnych, w którym była adoracja krzyża z dotykiem, czy ucałowaniem, czy nawet przytuleniem się niektórych z nich do krzyża. Różnie przeżywali te chwile i byli wolni ci młodzi ludzie w tym swoim przeżyciu. To oni decydowali. I mam następny tekst, który jest niezwykły, ale i prosty, taki jak młody człowiek jasno i krótko potrafi pewne rzeczy pokazać, przedstawić i przeżyć. Mianowicie napisał mi młody chłopiec w taki sposób. Kiedy podszedłem do krzyża i zrobiłem tak, jak biskup prosił,
Nie gadałem. Zawiesiłem wszystkie swoje pacierze. Powtarzałem tylko, bez przerwy. Jeżeli tak mnie kochasz, Jezu, to spraw, bym ja to odczuł. I kończy tak. Nic się nadzwyczajnego nie stało. Nie było żadnych znaków trzęsienia ziemi. Niczego nie było. Było tylko jedno. Dotknął mnie, dotknął mojego serca. I zacząłem reagować i myśleć sercem. I to jest Boży cud. Myślę, że nie do końca nawet pewnie wie, jak bardzo dotknął serca Ewangelii, jak bardzo dotknął tego, co w Ewangelii jest, co jest najważniejsze. Z tego, co my wiemy o wierze, trzeba sobie jasno powiedzieć. Siostry i bracia, wiary nie można przekazać w sposób abstrakcyjny. Żadnymi wykładami, żadnym mówieniem. Do wiary nie można w taki sposób doprowadzić. Wiarę można tylko pokazać na przykładzie życia. Wiara musi być życiem. Nie jest przekazem informacji, nie jest zlepkiem, ani nawet dobrze skrojonym wykładem. Wiara potrzebuje świadka, potrzebuje momentu dotknięcia. I w tym sensie wszystkie te słowa, które dzisiaj, wczoraj i będą padały aż do niedzieli zmartwychwstania we wszystkich czytaniach mszalnych, będą ciągle prowadziły do Jezusa, którego można dotknąć, zobaczyć. Tak się nam pokazał Bóg. Jesteśmy w trakcie celebry. Za chwilę w rękach naszych i w sercach naszych i w ciałach naszych będzie obecny Bóg, bo On zdecydował, że chce tak zostać ludźmi, żeby Go można było dotknąć, spożyć. Stał się konkretem. To nie dlatego, że to jest jakaś pobożna, szczególnie pobożna forma przebywania, adoracja, która tu w tym domu, jak tu spada słowo adoracja, to wielu z tych, którzy tu są w tym domu i przychodzą do tego domu, wiedzą, co to słowo znaczy. Ta kaplica jest świadkiem tych wszystkich momentów, których Jezus Eucharystyczny mówi do serca. Szczytem jest odprawiana, celebrowana Eucharystia. To jest oczywiste. Jezus tak postępuje z nami, jak postępuje z nami Bóg. Stąd to piękno. I kiedy my zaczniemy się wpatrywać w Niego i zaczniemy widzieć ludzi oczami Jezusa, i zaczniemy reagować jeszcze bardziej, tak jak On reaguje na człowieka. Będziemy się uczyli, jak małe dzieci, gest po geście. Jego lekcja jest niesamowita. Cały przekaz miłosierdzia, który odbywa się poprzez 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Cały przekaz o przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Cały przekaz Jezusa przez Jego postawy, łzy przy grobie Łazarza, wzruszenie, bunt przeciwko śmierci. To są wszystko konkrety. Dzisiaj przybiegają Żydzi do Marty, Marii, żeby zobaczyć Jezusa i żeby zobaczyć Łazarza. To nie jest tylko problem sensacji. To jest problem przeżycia tajemnicy mocy Boga. Wiara to przede wszystkim spotkanie z działającym i przeżywającym miłość do nas Bogiem. Jezus jest odwróceniem wszelkich możliwych oczekiwań świata. Odwraca całą rzeczywistość. Wkracza we wszelkie pragnienia. Wszelkie kalkulacje nie sprawdzają się tutaj.
Jezus pokazujący się nam jest Jezusem, który mówi: jeżeli twój brat ma coś przeciwko tobie, to idź do niego. Wysyła nas również do tych, którzy krzywdzą nas. Prowadzi nas w taki sposób. Jezus cały dzień się krzątał wokół ludzkich spraw i spędzał noce w niezwykłym dialogu z Ojcem. Siostry i bracia, czas rekolekcji nie jest czasem instrukcji. Nie jest czasem przekazywania mądrości albo takim kaznodziejskim pouczaniem. Czas rekolekcji jest swoistą prowokacją. Idź, zrób ten krok. Zdobądź się na niego. Ten krok, który rodzi się w twoim sercu, którym Duch Święty wybudza cię, którym ci podpowiada: odważ się. Zrób ten krok. On nie musi być zaraz jakimś krokiem wielkości niezwykłej. To nie musi być zaraz miłość największa. Wczoraj sobie powiedzieliśmy: Jezus nas budzi pytaniami. Jezus nas budzi niepokojem w sercu. Jezus zostawia nam przestrzeń wolności. Wszystkie metody, jakich byśmy nie stosowali, będą zawsze nijakie, jałowe i nieowocne, jeżeli nie będą oparte na osobistym drgnieniu serca, na tej modlitwie, która jest modlitwą serca. Nie mogą wydać owocu. Zauważmy, przywołajmy jedną scenę, jak Jezus zmartwychwstały działa. Scenę, która nam została podarowana na wieki. Myślę o nawróceniu Szawła. Szaweł był człowiekiem ogromnej wiedzy o Bogu, jednym z tych, którzy wiedzieli dużo, znali perfekcyjnie prawo. I Szaweł w tym wszystkim odczytuje tak, jak ta cała reszta. Odczytuje jedną myśl. Trzeba tych uczniów prześladować, trzeba ich zlikwidować, trzeba wyplenić, żeby nie tknięto tego, co wydaje się w Izraelu ma być na wieki. I tenże Szaweł jedzie po drodze i jest dotknięty przez Jezusa i to, co się istotnego w nim dzieje, dzieje się przez i z woli Boga, a nie z Jego. Ale jest jeden moment, który Szaweł odczytuje i staje się dlatego głosicielem Ewangelii i nauczycielem. W jaki sposób? Szaweł wie, że musi przeżywać te swoją wiarę we wspólnocie. Wie, że będzie apostołem Jezusa, kiedy z tym swoim doświadczeniem wejdzie w świat uczniów. Kiedy ten dar, który on przeżywa i tajemnicy z Jezusem, nie zamknie jej w osobisty, w tym sensie dar, że zachowa go jedynie dla siebie. Paweł natychmiast wchodzi do wspólnoty Kościoła i zaczyna się dzielić. Rozpoczyna się historia apostoła, który inicjatywa jest z Boga. On od razu obdarowany czyni krok we wspólnocie uczniów. Siostry i bracia, trzeba by dzisiaj z tego spotkania zabrać przynajmniej tę jedną myśl. Jezus, odczytując wolę Ojca, czyni, natychmiast ją zamienia w czyn. Nawet tak dramatyczny, jak oddanie własnego życia. Szaweł wszystko, tak napisze w liście do Filipian pięknie, wszystko, co uważałem za wartość, uważam za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Kiedy odczytamy tak tę myśl, będziemy nadal ludźmi na tym świecie, będziemy specjalistami w różnych dziedzinach, będziemy prowadzili firmy, będziemy pracowali, będziemy różne rzeczy robić. Ale ta dominanta Jezusa w sercu spowoduje, że wszystko, co robimy, jest naznaczone tym boskim śladem miłości.
I chociaż jako ludzie pewnie potknięć po drodze będzie mieli bez liku, ale z powodu Jezusa te wszystkie potknięcia natychmiast kończą się powstaniem. Tajemnica życia i różnica życia człowieka, który jest we wspólnocie Kościoła, jest religijny. I tajemnica życia człowieka wiary to są te dwie różniące się skrajnie postawy. W religijności prawo będzie ciągle tak ustawiało człowieka, żeby wyszedł na swoje. Prawo, które on stosuje subiektywnie we własnym sercu. Tajemnica człowieka wiary to tajemnica człowieka, który zawsze chce, by Jezus był tym najistotniejszym i pierwszym. Chcę was dzisiaj zaprosić do takiej osobistej próby wiary. Do takiej, która zamyka się jednym zdaniem. Bóg chce, Bóg pragnie, tak by trzeba powiedzieć poprawnie, żebyśmy Go pragnęli. To jest jedyne. Bóg pragnie, żebyśmy Go pragnęli. Reszta to jest Jego dzieło. Wiara nie polega na tym, że ciągle będziemy coś czynili. Będziemy czynili wielkie rzeczy, żeby być tym, który jest podobny do Jezusa. To prawda. Ale to jest zawsze odpowiedź i wtórne. Pierwsze to jest pragnienie serca. Proszę was, byście znaleźli trochę czasu, nie wiem którego dnia, na taką chwilę, kiedy otworzymy ja i wy, Pismo Święte, w opisem Jezusowej męki, fragment, który rozpoznamy, że jest nam potrzebny, żebyśmy się karmili. I zostańmy trochę z Panem, który nam się podarowuje. I spróbujmy Go przyjąć. I nic więcej, nic. Stanie się cud spotkania. Stanie się coś, o co dzisiaj przez ten wielki tydzień Bogu chodzi. Kiedy wczoraj w katedrze mówiłem króciutką homilię po długim czytaniu, to powiedziałem, że wielki tydzień ma być wielkim tygodniu w sercu, a nie w kalendarzu. Wielki tydzień musi stać się w nas. I wtedy jest wielki. Wielki naszym spotkaniem z Bogiem. Naszym osobistym.